Rundę zasadniczą obornickiej Ligi Mistrzów Redbox zakończyło wyczekiwane przez wszystkich spotkanie pomiędzy Kozbudem i Lombardem Oborniki. Dla zawodników Lombardu był to już drugi mecz rozgrywany tego samego dnia. Wcześniej obornicko-wrocławski kolektyw pewnie pokonał Straż Pożarną 7-3 i zaledwie po kilku minutach odpoczynku wyszedł ponownie na boisko, mierząc się z jednym z kluczowych pretendentów do mistrzowskiego tytułu. Kozbud, który przystąpił do gry z pełnym zapasem sił, początkowo ustępował rywalom, szczególnie podczas indywidualnych starć. Obecny lider tabeli nie mógł znaleźć recepty na świetnie dysponowanego Tomasza Bąka, który w ciągu kilku minut zdobył hat-tricka, wyprowadzając swoją ekipę na 3-bramkowe prowadzenie. Choć wiele drużyn po takim ciosie mogłoby się już nie podnieść, Kozbud konsekwentnie grał swoje, imponując opanowaniem i zacięciem. Wraz z upływem kolejnych minut przewaga Lombardu topniała i Kozbud zmieniał strony, przegrywając już tylko 3-4. Druga połowa to prawdziwa wojna. Piłkarze obu zespołów walczyli z poświęceniem o każdy centymetr boiska, nie oszczędzając się ani przez moment. Lombard poczuł jednak w końcu trudy pierwszego meczu i zaczął wyraźnie słabnąć w defensywie. Pojawiające się coraz częściej luki w obronie były dla Kozbudu wyraźnym sygnałem, by jeszcze bardziej podkręcić tempo gry. W efekcie Lombard stracił 3 bramki z rzędu i losy spotkania wydawały się już być przesądzone. W końcówce bramkostrzelny Tomasz Bąk dał jeszcze nadzieję kolegom z drużyny, wpisując się po raz 5 na listę strzelców. Kozbud przetrwał jednak falę ofiarnych ataków, mądrze oddalając grę od własnej bramki. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie i tym samym Kozbud zakończył rundę zasadniczą na pierwszym miejscu w tabeli. Na drugim miejscu plasuje się Pomax ze stratą 3 punktów. Pierwszą trójkę zamyka rogoziński Flux Medical, który wyprzedza Automejnie Błysk jedynie lepszym bilansem bramek.